Cześć, mamy 10 maja, 8.12, specjalnie z Sosnowca przyjechał do mnie Michał Roch na hardkorowe plecy, właśnie jadę po niego na dworzec główny. Jechał w nocy, o 6.30 był w Poznaniu, no i niebawem zaczynamy ostro trenować. Spotykamy się na treningu, trzymajcie się. No i jesteśmy już w klubie, idziemy do Michała do szatni. Podobno jest w dwójce. Zobaczcie, jest. Nakryłem go. Michał przyjechał do nas, tak jak już mówiłem, z Sosnowca. Dokładnie. Właśnie przyjechaliśmy z dworca głównego. Jesteśmy w szatni i zaraz idziemy zrobić coś niewiarygodnego. To się okaże. No i jesteśmy już na rozgrzewce, zobaczcie. Tak się rozgrzewamy na Orbitreku. Nowego. Nie martwcie się, też tu jestem, zobaczcie. O, nie kłamałem, jestem. O. Oszczędzaj mnie, wiesz. No i dobra. Jesteśmy już na siłowni. Zobaczcie, kto przyjechał. Plecy. Już jest, jesteśmy po pozowaniu leciutkim. Mała rozgrzewka. Zaczynamy. Tylko 27 kg na rozgrzewkę robimy po 12 razy na stronę. Przyjdzie czas, na pewno. Przyjdzie czas na 52 dwójki. Dopiero pierwsza seria, nie przesadzę. Dawaj. Na siłowni nie mam takich kalki w ogóle, nie? To na dobrą siłę nie przyjechałeś. Zastaram się. Ile? 12 razy. I góra! Tak! Góra! Zobaczcie, jak wysoko daje łokieć. O to chodzi właśnie. Tak! Nie myśl o tym na razie. Dobrze. Dwanaście. Tak, góra! Wysoko! Pamiętajcie, zawsze łokieć tak wysoko ma być. Tak! To mi się podoba. Jest okej. To teraz czas na mnie. Tu już są przygotowane, widzę. Mamy przygotowane już 52. Teraz ja zrobię 12 powtórzeń na jeden, 12 na drugą. Sprawdźcie, czy technika była dobra. Bo może za słaba. Nie porównujcie z moją. Yeah.
tygodnie. Generalnie technicznie... Za chwilkę będę rozgrzany, bo jeszcze nie jestem. Zobaczcie, w kolejnej serii mamy 58. Nie powiem wam, ile będzie powtórzeń. Sami musicie liczyć. 3. Dawaj! Góra! Mocno! Tak, a mówił, że będzie ciężkie. Zobaczcie, jak robi. Dawaj! Tak! Nie widzisz, jak ładnie? Nie wiem, zobaczę później. Już mu zapowiedziałem, że w następne 70. Trochę się tym zmartwił, ale to nic, trzeba jechać. Dokręć to mocno. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dawaj, dawaj, dokręć to. Dobij. Mocno. Jak się czujesz? Lewa mi ucieka, ale dobrze. Dobra, to idę. Czas na mnie. W tej serii 58 kg. To jest ostatnia dogrzewająca seria przed 70. I znowu musicie sprawdzić, czy moja technika jest poprawna. Jak nie, to mówcie. To co ile on zrobi? 12, tak? Dobra, 12. Sami chcieliście. Jeszcze 5. No to myślę, że 10 zrobił. Dobrze było? W porównaniu do mnie to było zajebiście. I 12 było. Cztery jeszcze. Ostatni. Popatrz, ten zapas nas 10, mówisz spokojnie. Porządek musi być, więc szlangi wielkie od razu odłożona. I za chwilkę 70. Dla większej motywacji idę do niego. Dawaj. Jak nie możesz, dawaj. Jest, nie? No jest, teraz jest. Jest. Góra! Ile? 5 razy. Mocno! Góra! 1, 2, tak! 3, 4. Już umiesz się 2, dawaj! 1, 2. A podobno nigdy nie ćwiczył na większym niż 50. Poprawdy. Było już 52, 58. A teraz 7, dych na 7. Zobaczcie, co się dzieje. A miało być 5. Ale aż żal było przerywać i musiał zrobić 7. Tak samo tutaj musi być 7. Mocno! Dawaj! Tak! 2! Mocno! 3! 4! 5! Dawaj! 6! I ostatni! Brawo! Widzieliście, co się dzieje? Jutro się dopiero będzie działo. O, jutro będzie tragedia. A jutro nogi. Dobra. Sprawdźcie od razu moją technikę. Dobra. 7 razy. Co ja bym się zrobił? 12. Dobra. Chciałbym, żebym zrobił 12. To specjalnie dla ciebie i dla was wszystkich zrobię oczko. Ok? Dobra, to sprawdźcie technikę, czy dobrze. I grzeje. Idźcie ze mną. Dobrze czy słabo? Słabo. Musisz się poprawić teraz.
Dycha. Cześć. Pamiętajcie, jaki musi być ciężar. I trochę się zmęczyłem. No i zobaczcie, ciężar zmniejszyliśmy o połowę na 35 kg. I Michał zrobi oczko, tak jak trzeba. Zobaczcie, technika cały czas bardzo dokładna i grzejemy oczko. Bardzo wysoko. Michał się postara zrobić oczko. Dawaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze siedem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze jeden, dwa. Chwila odpoczynku. Nie, bez odpoczynku jedziemy. Ja też nie miałem odpoczynku. To już koniec treningu, tak? Dopiero będziesz po rozgrzewce. Właśnie tak wygląda rozgrzewka na plecy, jakbyście nie wiedzieli. To ja kończę 50 dobrze. Jeden, dwa, trzy, niżej, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze jeden, super. Powiedz wszystkim, jak się czujesz. Czuję się i do fibra. Czyli czuję się idealnie, tak jak się powinien czuć po rozgrzewce. Dawaj! Jedziemy do schowania na oczko, patrzcie. Mocno, tak, łopatki. Mocno łopatki. Tak, wyciągnij. Czyli do oczka. Liczysz? 10. 1, 2, dawaj, 3, mocno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Bardzo dobrze. 6 dych na wyciągu, na oczko. A teraz rzucam cały stos, czyli 100, i robię też oczko. Zrobić? Dobrze. Postawię. Tak, postawię. No i zobaczcie, mam stówę i robię oczko. Cały czas robimy progres w każdej serii, teraz 65. Ja wszystkie 4 zrobię na stówce. Nie no, dorzucimy ci troszkę. Nie, dorzucamy ci. Kurde. Dawaj. Dzięki paski. Jeden, dwa, ciągnij. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Zobaczcie, jak robi dokładnie. Sama się robi dokładnie. Tak. Przerwy nie dłuższe niż 3 minuty. Przerwy króciutkie. Ten co mam jeszcze podwyższone, ale muszę już jechać. Biorę pasy i jadę w drugie oczko. Cześć. Cześć. Wiesz, jak się zmęczyłem? Bardzo się zmęczyłem. Trzecia seria, oczko. 7 dych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Mocno, 2, 3, ściągnij. 4, 5, mocno tutaj, 6, 7, jeszcze 7, 6, 2. 3, 4, 5, jeszcze jeden, tak. Postanowiłem, że zbliżysz się do mojego poziomu. Tak, zbliżę się. Zrobię teraz na 7. Na 70. A ja się nie będę czuł gorszy. Tylko nie rób włoszek, nie? Albo przeszło mi to się zmyśl, ale... Albo jedną ręką. Ale nie. Zrobię jedno. Dziesięć. Jeszcze trzy. Jeszcze raz. Ale pięknie poczułem. Stała się tu jedna seria. Ja poczuję jutro. Ja też poczuję jutro. Jakbyście nie wiedzieli, to już wiecie, jaki się powinien być ciężar. Na własne życzenie. Mówią, żeby dać mu 8 dych. Wystałem mu 8 dych. Muszę zrobić teraz czwarte oczko. Ty jesteś jak chodzący motywator, to wiesz. Może zrobię. Dawaj! Tak, dwa, ciągle. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeszcze siedem, jeden, dwa, mocno, trzy, cztery, pięć, sześć, i ostatni. Dwa. Już się dam radę. Mówił, że nie da. Spokojnie się dał radę na stópce.
wezmę. Czekaj, zmniejszyć na 70. Nie, niech już dostanie ten ciężar. Nie mogę być gorszy. Kurde. Woda, woda. Czujesz to? Czuję. Trochę się spięły? Trochę. A tylko trochę. Pewnie jeszcze nie ma na tak, co? Tak. Dobra, robię ostatnie oczko. Pierwsza siódemka. Jeszcze siedem. Jeszcze trzy. Dobrze jest. Dobrze jest. Elegancko. Jesteśmy już po wysuwaniach. Drugie ściąganie z góry. Chwyt V. Zobaczcie, jaka dokładność. 12. 12 powtórzeń tylko. Jedziemy. Ściągnij wyżej. Tak, ściągnij jeszcze wyżej. Tak. Mocno. Widzieliście, było łatwo, bardzo dokładnie rozciągnął. Czas na mnie, robię to samym ciężarem 12 razy. Pięknie się rozciągnęły. Ile było przerwy? 15 sekund. Kolejna 12. Tak. Tak. Wyżej, wyciągnij. Wyciągnij bardziej. Tak. Wyciągnij, wyciągnij. Jeszcze bardziej chodzisz, podnieś. Wyciągnij bardziej do góry. Mocno. Tak. Wyciągaj. Czas. Widzieliście to, jak zrobił? Nie dokładnie. Musicie robić tak samo. Czyli nie dokładnie. Czyli bardzo dokładnie. Dawaj. Te półruchy też ważne. Widzieliście to? To było właśnie odcięcie. Trochę mnie poniosło. Zobaczcie teraz. Z 6 dych dałem 8 dych, ale zrobimy drobce. Tylko kilka powtórzeń na 80. I później dobicie na 5 dych. Ale chcę zmniejszać. Do odcięcia. Naprawdę nie próżnowaliśmy na treningu. Nie to po jasno. Dawaj. Dobra. Dawaj. No nie, to pójdę. Mocno. Tak. Niżej. Thank you.
Przyjdę! I pierwszy! Zobaczcie! No co, tak! Dwa! Trzy! Cztery, dawaj! Jeszcze pięć! Raz! Dwa! Trzy! Jeszcze jeden! Jak? Pierdol. Przepraszam. Prawdziwy obiekt radości. To mi się podoba. To znaczy, że będzie czuł jutro. To był okrzyk niemocy, a nie radości. Mam nadzieję, że im pomożesz. Miał być zdrowy, 3-4 powtórzenia, a nie 8. Kurde. No tak wyszło. Żal było przerywać. Zobaczcie, jaką ma pompę. Widzieliście te żyły? Przytnij tam, żeby widzieli. Ja nie mogę. Chciałbym do góry podnieść. Wyszło za mną do góry, wiesz. Przestatki. Czyli wyszło 10-10, tak? Tak. No, z tym to tak. Nie jest naszym jedynym? Za to nie. Postaram się zrobić tak samo. Zobaczcie. Mogę trochę oszukiwać. Nie pomagać? Pomagać. Piękna pompa. Patrzcie teraz. Teraz już szafiem będzie masakra. Popełniasz błąd. Jeszcze zwiększyłem ciężar. Robimy potrójnego, ale zobaczcie. Tak jak w przedszkolu. Walimy się jak dzieci. 5 powtórzeń, 10 powtórzeń, 15. 5, 10, 15. To jest błąd, naprawdę duży. To nie jest błąd. To jest trening. Chcecie mieć wielkie plecy? To trzeba tak trenować. Grzeje! O co? Go! O co? Dwa! Trzy! Cztery! Tak! Dziesięć! Trzy! Cztery! Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, o tak, i zobaczcie, na koniec tylko cztery wychyli na 15. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dawaj, osiem, dziewięć, 10, jeszcze 5, dawaj, 1, 2, 3, 4, 5. Zobaczcie, jaka pompa. Tak w ogóle to przedstawiam wam wszystkim cieninkę. Cieninkę nawet nie wie, ale właśnie jest też cieninka w sieci. Brawa dla cieninki. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że jest to idealnie. Kolega przyjechał specjalnie z Sosnowca. Podgadasz? Nie możemy dać tej nity. No to nie może być, jakby się trening. To teraz ja, tak? Chyba muszę zrobić to samo, a będzie naprawdę ciężko. Ale raz. Pierwszy raz. Zalimy się jak chcesz z szkoły. Pamiętaj, że Monika nadal nie wyrzeczy czy się na siłowni. Nic jej nie ma. Ci głos. Prawie nie.
przyjechałem na plenik redukcji. Wymiotuję po pleniku. No, to tak. Widzisz, że piekasz metę, bądź czuj. Liczę, pomagam, ale nie, nie będę musiał pomagać. Tak, tylko ze profesjonalnie. Nie lepsze. To teraz się zmęczyłem. Bardzo ładnie. No i zobaczcie, tak wyglądał nasz cały trening na plecy. Jak widzieliście, było bardzo delikatnie. Kilka ćwiczeń na grubość. Kilka na szerokość. A tak naprawdę tylko jedna szerokość już ma maksymalne dobicie. Dominowało dzisiaj oczko. Na koniec drop set. Podwójny, potrójny. Tam 70. Michał, powiedz, jak się czujesz po treningu? Powiedz, ile najpierw spałeś w nocy? Ile czasu jechałeś? 3 godziny. Jechałem 6 godzin. Spać się nie dało, bo cały czas się ludzie kręcili, budzili, kontrola biletów. No masakra, 3 godziny snów. Trening wyczerpujący. Co tu dużo mówić? Krótki, właściwy. Zobaczcie, jak się chce, to nawet z Sosnowca można przejechać przez Kubowski. Tutaj na trening zrobiliśmy maksymalnie mocno. Intensywnie, może trening nie masz tak krótki, ale bardzo intensywny. Mam nadzieję, że się to nie podobało. Jutro czekam na info, co się dzieje. Jutro, na pewno w poniedziałek jeszcze będziesz czuł. I wtorek jestem przekonany, że się też. Wydaje, że już wieczorem. Więc miło było mieć tutaj tyle na treningu. Przyjadę. Do następnego razu. Już się umówiliśmy na nogi, na klatę i na barki. Nie wytrzymało. Będzie masakra. I tak jak zwykle, tradycyjnie, no i elegancko. Pamiętajcie, jaki musi być ciężar.